bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście uśmiechnięci, zadowoleni i radośni. Witam gospodarzy naszej placówki, pana dyrektora, panią dyrektor. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za umożliwienie nam wystąpienia dzisiaj na scenie teatru, kinoteatru. Dzięki funduszom i dzięki uprzejmości pana dyrektora możemy dzisiaj tu przed wami wystąpić. Witam również, tak w kolejności, zaproszonych gości z niepublicznego przedszkola Gama w Rakowcu, gdzie pracowałam przez 20 lat, więc witam was z sentymentem. Dzieci nie znam, ale moje koleżanki i dzieci też. Witam oczywiście nasze dzieciaczki wraz z moimi koleżankami kochanymi, z którymi na co dzień pracuję. Pozdrawiam. Witam zaproszonych rodziców. Moi kochani, dzisiejsze przedstawienie nosi tytuł Jak rozweselić ziemię. Tytuł nieprzypadkowy, ponieważ przez cały rok w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny związany z Rokiem Ziemi. Dzieci w tym roku miały bardzo dużo zajęć związanych z ochroną, z ekologią, z przyrodą, czyli to wszystko, co wpływa na świadomość ekologiczną dzieci. W naszej świetlicy, moi drodzy, również mieliśmy mnóstwo zajęć związanych z ekologią. A uwieńczeniem tych naszych poczynań jest dzisiejsze przedstawienie w wykonaniu świetlicowego koła teatralnego Bajkolandia. Niech to dzisiejsze przedstawienie będzie taką jeszcze jedną lekcją ekologii przed wakacjami. Myślę, że nam się to wszystko, wszystkim wam się to przyda jeszcze, żebyście zrozumieli, że los Ziemi zależy od nas ludzi. Dziękuję, zapraszam. Nasza, ziemio miła, tyś nas wszystkich wykarmiła. Twe powietrze, lasy, woda to największa twa uroda. Więc człowieku, pilnuj srodze, by nie padło wszystko w trwodze. Bo gdy zniszczysz wszystko wszędzie, to i ciebie też nie będzie. Thank you.
co ty przecież taką smutną minę masz? Czy ty ją znasz? No tak, lecz czasem się zmienia. Chcesz powiedzieć? No właśnie, to była pani Ziemia. Chyba z nią źle. Kaszle, garbi się. Ej, kolego, a co z naszym zdrowiem? Rzuć do mnie piłkę, ja tym gestem ci odpowiem. Zapraszać was w moje wnętrze wypalone, ze świerków ogołocone. Każde Boże Narodzenie przykrym dla mnie jest zdarzeniem, bo choinki tysiącami giną pod siekierkami. W lecie jest mi jeszcze gorzej, bo pikniki o tej porze. Po piknikach nasi dzieci zostawiają stosy śmieci. Jestem powietrzem, otulam ziemię całą. Jestem obecnie wszędzie, choć mnie pochwycić nie możesz, choć mnie zobaczyć nie możesz. Jestem ci bardzo potrzebny. Lecz dziś ciężko mną oddychać, pły często gryzą w oczy, w gardle drapie dym spaliny. Jestem Wisła, rzek królowa, lecz to już przebrzmiałe słowa. Żadna z rzek nie jest królową, wszystkie brudne daje słowo. W nich ryb świętych są ławice, kąpiel też jest zabroniona, bo nie jeden się przekonał. Każde wejście w moje fale może skończyć się szpitalem na oddziale alergicznym albo dermatologicznym. Boli mnie głowa, noga i brzuch. Chyba jestem chora. Pójdę do mojego doktora. Na okresowe badania już pora. Proszę. Dzień dobry, panie doktorze. Źle się dzisiaj czuję. Czy pan mi pomoże? A, witam, witam. Jakże źle dziś wyglądamy. Zaraz moją pacjentkę zbadamy. Proszę podać rączkę. Zmierzę. Tak, ma pani gorączkę. Jest pani blada, jak ściana. Słaba pani od rana? To już od kilku dni. Trudno oddychać mi. Zapiszę pani kurację. I wiem, że mam w tym rację. Proszę codziennie brać świeże powietrze, czystą wodę. Przy śpiewie ptaków odpoczywać. Ubierać się nie ze względu na modę, lecz na pogodę. Proszę na zieleń lasu spoglądać, a będzie pani dobrze wyglądać. Dziękuję, panie doktorze. Do widzenia. Do widzenia. Ogłoszenie. Nie.
Masz rację, Wacku. O środowisko powinni dbać wszyscy, dorośli i dzieci, chłopcy i dziewczynki. Trzeba zacząć od segregacji śmieci. Poszczególne rodzaje odpadów należy wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników. Do niebieskich pojemników należy wrzucać papier, czyli gazety, książki, zeszyty. Nie, książki nie wolno wyrzucać. Torby papierowe. Nie należy wrzucać zabrudzonego papieru, opakowań, które oprócz papieru zawierają inne materiały, na przykład folię aluminiową lub tworzywa sztucznego, na przykład kartony po sokach lub w mleku. Do zielonych pojemników należy wrzucać szkło, szklane butelki po napojach, słoiki po przetworach, naczynia szklane. Nie należy wrzucać naczyń z porcelany, żarówek, luster i kryształów. Do żółtych pojemników należy wrzucać plastik, butelki, i kubki po produktach mlecznych, jednorazowe opakowania, i opakowania z tworzyw sztucznych, na przykład reklamówki, śmieci, odpadki do pojemników wrzucamy osobno. Plastik, szkło, papier wkładamy. Więc posprzątajmy. Thank you.
Mamo, chcę się napić. Mam. Cóż to za okolica? Przecież dobrze ją znam, lecz nie taka jak wcześniej. Wygląda jak ekologiczna stolica, urządzona ze wspaniałym efektem. Przyszedł czas zrozumienia. Droga Ziemio, nie martw się już o swój los. Uwierz w trwanie życiodajnych woni, czystość powietrza i wód, zieleń lasów. Będziesz wieczna, obiecujemy o ciebie dbać. Ograniczajcie używanie opakowań jednorazowych wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Wybierajcie produkty pakowane w papier lub szkło. Kupujcie swój ulubiony napój w szklanej butelce. Oszczędzajcie wodę, póki jeszcze ją mamy. Nie przynoście do domu dużej ilości torebek foliowych z zakupami. Na zakupy chodźcie z płócienną torbą. Jest trwała. Dziękuję wam, moi mili. Gdybyście tego nie uczynili, moja kondycja byłaby gorsza. Lecz teraz jestem już zdrowsza i wam swe zdrowie daruję. A każdy, kto mnie ratuje, o swoje zdrowie też dba. Ważne, by śmieci segregować. Drzewom, roślinom, zwierzętom życie można zachować. Pamiętajcie! Zle na świecie dzieje się, jak chłopcz marzy, jak cud śnie. Bo choć pół dorosły wie, zapomina o tym, że prądziwo trzeba chronić lasy zabytkowe.
to jeszcze nie koniec, jeszcze chwileczkę. Posłuchajcie, myślę, że niedługo wakacje nasze przedstawienie przekazało Wam pewne wartości dotyczące ochrony środowiska. Dbajcie o naszą ziemię i tam służy i Waszym dzieciom również. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby po tej lekcji ekologii, żebyście wszystkie dzieciaczki złożyły przyrzeczenie. Proszę, wstańcie i dwa paluszki do góry poproszę, żebyście podnieśli. Mówicie tylko przyrzekamy, dobrze? A ja będę bardzo ważne rzeczy czytała. Ale jeszcze nie. Poczekajcie, już właśnie czytam treść przyrzeczenia. Będę dbał o swoje otoczenie. Przyrzekamy! Będę segregował śmieci. Przyrzekamy! Będę oszczędzał wodę i prąd. Przyrzekamy! Nie będę niszczył zieleni i łamał drzew. Przyrzekamy! Nie będę zrywał roślin chronionych. Przyrzekamy! Będę uczył innych, jak dbać o naszą planetę Ziemię. Przyrzekamy! Po przyrzeczeniu siądźcie sobie. A teraz chciałabym poprosić na scenę moją koleżankę z przedszkola, panią Jolantę Kowalską. Droga koleżanko, przygotowałam dla waszych dzieciaczków na pamiątkę naszego wspólnego spotkania pamiątkowe dyplomy z treścią przyrzeczenia. Proszę tylko wpisać nazwiska, dobrze? To jest dla wszystkich dzieci, które dzisiaj były. Myślę, że będziecie mieć fajne wspomnienie, fajną pamiątkę. Przekazuję na pani ręce, pani Jolu. Skoro jestem przy głosie, to pozwolę sobie dwa słowa skierować. Bardzo łamie mi się głos, ponieważ z panią Hanią, przepraszam, pracowałyśmy wiele lat. Jest mi miło, że nas zaprosiła i pamiętała. Pani Haniu, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mnie to jest bardzo miło, pomyślałam o was, bo sentyment do pracy, ale myślę, że dzieci z przedszkola wiejskiego z chęcią przyjechały do naszego kinoteatru i popatrzyły sobie na przedstawienie w wykonaniu aktorów z świetlicowego teatru Bajkolandia. Dzieci są z klasy 1-3, nowy narybek mój tegoroczny. Myślę, że świetnie sobie poradziły. A moi drodzy, chciałabym teraz na zakończenie, jako piosenkę finałową, żebyśmy wszyscy zaśpiewali. Oczywiście poproszę na scenę dzieci, które nauczyły się ze mną piosenki hymnu małych ekologów. Zapraszam na scenę dzieci świetlicowe. Będzie nas więcej. Te dzieci, które nauczyły się piosenki, zapraszam, zapraszam. Zobaczcie, jak jest nas dużo ekologów. Jak miło widzieć, że tyle dzieci nauczyłam piosenki. Wydawało się, że nas jakoś mniej. Jest mi bardzo miło. Słuchajcie, ten hymn ekologów również mówi o treściach, które dzisiaj. Poprosimy panią Ziemię, też chyba z nami zaśpiewa. Pani Ziemio, wyprostuj sobie te nogi zmęczone, już jesteś wesoła. Zapraszam do naszego hymnu, dzieciaczki. Yeah.
zgłosiłam tutaj z porozumieniu oczywiście z panem dyrektorem, że to jest świetna okazja, żeby moje dzieci z koła za ciężką pracę wynagrodzić symbolicznym dyplomem, ponieważ te dzieci od początku roku, kiedy inne dzieci miały czas na zabawę, one uczestniczyły w próbach, robiły wiele rzeczy na potrzeby naszego koła teatralnego. Poproszę pana dyrektora. Dzieciaczki, odejdźcie troszeczkę do tyłu, tak żeby było miejsce, tak? Dziękuję bardzo. Pani Zienia może sobie spocząć. Tak, dobrze. Poproszę do nas Dominika Dąbrowskiego. Ja przeczytam tylko treść, żeby cała treść pozostałych dyplomów jest taka sama. Za aktywny udział i zaangażowanie w pracę świetlicowego koła teatralnego Bajkolandia. Brawo. Gratuluję. Ale dawaj papę, nie tam. Tutaj sobie stajesz z boku. Dla Nikodema Mańskiego, zapraszamy. Dla naszej ziemi, Zosi Nosko. Dla pani Las, Julii Szacht. Dla powietrza, Agnieszka Sobieszak. Dla Antoniny Sadury. Gratulacje. Tutaj sobie stać. Dla Błażejka Szalczewskiego. Gratulacje. Dla Oliwii Szylakowskiej. Stawaj sobie tam. Dla Lenki Sobieskiej. Dla Bianki Niskiej. Gratulacje. Dla Kingi Dzikowskiej. Brawo. Gratulacje. Dla Ani Kamińskiej. Dla Ingi Bloch. Dla Michała Bańkowskiego. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora. Serdeczne gratulacje dla artystów. Wielkie brawa dla nich. Wielkie brawa dla rodziców. Zdaję sobie sprawę, że nie można przygotować takiego spektaklu bez pomocy rodziców. Także bardzo, bardzo dziękujemy. No i bardzo dziękujemy opiekunce i temu tej pani, która rzeczywiście już po raz drugi z rzędu przygotowała taki piękny spektakl, pani Hanna Przysowa. Brawa dla pani Hani i gratulacje. Także ja ze swojej strony dziękuję wszystkim gościom naszej szkoły, z przedszkoli i życzę wspaniałych, zdrowych, ekologicznych wakacji. Ja jeszcze raz dziękuję myślę, że sobie te rady wzięliście do serducha i do zobaczenia w szkole.